Można dużo fajnych spraw wydarzyło się w tym tygodniu w Legionowie. Już za chwilę jedna z nich, a o kolejnych będę Państwu mówić w dalszej części tej transmisji. Za momencik, już za chwilę nastąpi prezentacja nowej maskotki KPR-u Legionowo. Już jakiś czas temu, dokładnie 5 listopada ogłosiliśmy na naszym klubowym fanpage'u, facebookowym fanpage'u konkurs na nazwę maskotki KPR Legionowo i Państwo wybraliście, Państwo decydowaliście o tym, jaką nazwę przyjmie nasza maskotka. Ona już za chwilę, już za momencik będzie prezentowana w arenie Legionowo. Jeszcze czekamy jak na dobrą niespodziankę, dobrą rzecz. Rozwija się cały czas nasz klub prężnie. O tym, jakie kroki, małe kroczki w kierunku tego rozwoju czynimy. Tak jak zapowiedziałam Państwu w dalszej części tej transmisji. A czy to już jest ten moment? Tak, na parkiecie Areny Legionowo pojawia się. Jeszcze go Państwo nie widzą, już go Państwo chyba widzą. To jest KPR-ek, to jest nowa maskotka naszego klubu. I gratulujemy panu Edmundowi Milewskiemu, bo to on wymyślił tę nazwę i oczywiście zgodnie z obietnicą, bo to Państwo wybieraliście nazwę tej maskotki. On wygrał, on uzyskał najwięcej głosów i KPR-ek oczywiście będzie z nami dzisiaj i będzie przez, mam nadzieję, jeszcze wiele, wiele, wiele długich lat. A teraz już rozpoczynamy prezentację obu zespołów, bo oczywiście przyjemności przyjemnościami, ale za chwilę na parkiecie Areny Legionowo. Mam nadzieję, będzie tutaj ogień. Jak ważny, jak trudny to jest mecz dla gospodarzy, to również za chwilę Państwu o tym opowiem, ale poznajmy składy na dzisiejszy mecz. I zaczynamy od drużyny gości, od zespołu trenera Sylwestra Ziółkowskiego w bramce trzech golkiperów. Pritz, Knopik i Wodziński, następnie w polu Łukasz Janicki, Adam Kruszewski, Paweł Maliński, Kamil Moczki, Dawid Lemanowicz, Artur Sadowski, Marcin Miedziński, Paweł Kruszewski, Szymon Ludwiczak, Adrian Skóra, Sebastian Rumniak i Maksymilian Chyła. Tych zawodników ma dzisiaj do dyspozycji Sylwester Ziółkowski, który wspólnie prowadzi ten zespół z Sebastianem Rumniakiem. Widzieli Państwo tego zawodnika w składzie. On niestety dzisiaj nie będzie występował czynnie w tym spotkaniu. Uraz spowodował, że na kilka tygodni, może na kilkanaście dni, to jest ten wariant optymistyczny, prawy rozgrywający będzie wykluczony z ligowego grania. No a na dłużej pożegnają się w Grudziądzu z Mateuszem Orłowskim, bo poważny, bardzo poważny uraz barku wyeliminował rozgrywającego już do końca sezonu, a gospodarze właśnie prezentują się na parkiecie Areny Legionowo i poznajmy ich skład na to spotkanie w bramce. Desygnowani dzisiaj z numerem 12 Kacper Zacharski z 85, Tomasz Szambucki, następnie w polu Jakub Brzeziński, Michał Prągnicki, Marcin Kostro, Michał Murzec, Tomasz Kasprzak, Filip Hofara, Maksymilian Śliwiński, Sławomir Lewandowski, Maciej Filipowicz, Krzysztof Tylutki, Francji Briniowiec, Krystian Połowiec, Mateusz Habior i Adam Laskowski. To jest skład duetu trenerskiego Marcin Smolarczyk i Michał Prątnicki. No i skoro mamy prezentację zawodników już za sobą, to ja dodam ważne rzeczy. Ten dzisiejszy mecz również jest transmitowany na oficjalnym kanale Związku Piłki Ręcznej w Polsce, a więc mam nadzieję, że dużo, dużo więcej osób obejrzy to spotkanie. A z kolejnych przyjemnych informacji jest ta, która każe nam się cieszyć i powitać nowego partnera w gronie sponsorów KPR Legionowo.
CKR Sport, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, który swoją główną siedzibę ma w Konstancinie, ale również posiada 6 placówek w Warszawie i w okolicach Warszawy. Zgodziło się być naszym partnerem i będzie CKR Sport dbać o zdrowie naszych zawodników, o trudne momenty w życiu sportowca, kiedy przytrafia się poważniejsza kontuzja i trzeba radzić sobie z tym trudnym czasem, czasem rehabilitacji. CKR Sport będzie nas w tych zakresach, w tym zakresie wspierał i bardzo, bardzo się z tego cieszymy. Prężna, nowoczesna firma, która od ponad 40 lat świadczy wysokiej jakości usługi właśnie z zakresu leczenia zachowawczego i operacyjnego, również, jak Państwu wspomniałam, rehabilitacji medycznej i profilaktyki zdrowotnej. Witamy w gronie partnerów KPR Legionowo. Wszyscy chyba mamy świadomość, że bez dobrej opieki medycznej nie da się w sporcie osiągnąć sukcesów. Tym bardziej ta nasza radość jest wielka i skoro o tych, którzy nas wspierają, którzy są z nami już od dawna, to jeszcze dodam, że jest to Urząd Miasta Legionowo, Powiat Legionowski, Prorech, Domino's Pizza, Plastpipe, RKM Nieruchomości, Finanse, Metal Trade, Selenka, Diety od Brokuła, Autobahn, Serwis. I do tego jakże fantastycznego składu dołącza CKR Sport. A już za chwilę, już za momencik rozpocznie nam się to spotkanie i goście, z tego co widzimy, rozpoczną od ataku pozycyjnego, od lewego skrzydła Skóra. Następnie lewe rozegranie Miedziński, na środku Sadowski, na prawej stronie Mokrzki, na prawym skrzydle Kruszewski Paweł. Na obrocie Maliński, w bramce rozpocznie Dawid Wodziński. Jak wspomniałam Państwu na początku tej transmisji, tego meczu przegrać nie można. To jest 4. domowy mecz KPR-u Legionowo i ten bilans meczów domowych jak na razie jest bardzo słaby, jeśli chodzi o gospodarzy. Porażki z Nielbą Wągrowiec na własnym parkiecie, jak również ze Śląskiem Wrocław znacznie, w zasadzie bardzo mocno oddaliły zespół, który przecież ma bardzo wysokie ambicje superligowe od czołówki Ligi Centralnej i nie ma się co oszukiwać, trzeba dzisiaj to spotkanie absolutnie wygrać, tym bardziej, że jak Państwu również wspominałam, rywal osłabiony dzisiaj bez doświadczonego, leworęcznego rozgrywającego Sebastiana Rumniaka. Powinno być łatwiej, ale czy będzie? Zobaczymy. Patrzymy na atak pozycyjny MKS-u Grudziądz. Sadowski na przysłowiowej kierownicy, jeśli chodzi o ofensywę. Zamienia się teraz pozycjami z Marcinem Miedzińskim. Ładna akcja na zewnątrz, nie ma bramki Sadowskiego, ale będzie po tym ataku pozycyjnym rzut karny dla MKS-u Grudziądz. I z numerem 8, ten, który zapracował na tę 7, stanie do pojedynku z Szałkuckim. Skutecznie Sadowski, najskuteczniejszy zawodnik, jeśli chodzi o ekipę gości. 47 bramek w 7 meczach. Grudziądz jest jednym z tych zespołów, który ma jeszcze zaległe spotkanie w Lidze Centralnej. To jest 9. kolejka, to jest 8. mecz MKS-u Grudziądz. A gospodarze w ustawieniu Kostro-Fonfara, Chabior, Wołowiec, Śliwiński, Kasprzak na obrocie. Tomasza Szałkuckiego już Państwu przedstawiała. Wyprowadzony Kasprzak wraca na skrzydło Kostro. Fonfara na zewnątrz, świetna akcja rozgrywającego i ponownie, przepraszam, podobnie jak w pierwszej akcji MKS-u Grudziądz, będzie rzut karny dla gospodarzy. Świetnie prezentował się Filip Fonfara w ostatnim ligowym meczu na szczycie w Ostrowie. Tam rzucił najwięcej bramek, jest też najskuteczniejszym zawodnikiem swojego zespołu. Patrzymy na Kubę Brzezińskiego, on desygnowany do 7 i pewnie pod nogą Wodzińskiego. Mamy remis. Jest klub kibica, teraz dołącza do naszych kibiców KPR-ek.
a my patrzymy na Grudziące w ataku pozycyjnym. Biega Kruszewski, ale jeszcze wraca na skrzydło i mocny pressing, świetnie tam podawał do Malińskiego Sadowski, ale dobrze przeczytana ta akcja przez gospodarzy i rzut wolny. Już Maliński wznawia grę. Ponownie zabiega Paweł Kruszewski na obrót. Krzyżówka z Miedzińskim, świetne warunki fizyczne Marcina Miedzińskiego. Teraz zablokowany, doświadczony rozgrywający przez Wołowca i Fonfarę. Oni w tym centralnym sektorze. Wraca również do składu doświadczony Krzysztof Tylutki. Na pewno przyda się gospodarzom w obronie. Szukał sprytnego zagrania Sadowski po raz kolejny. Ale bardzo czujnie. Wołowiec pomagał tam jeszcze Habior i drugi rzut wolny. I sygnalizacja gry pasywnej, jeśli chodzi o gości. Sadowski. No i teraz takie niebezpieczne pchnięcie Krzyśka Tylutkiego. Musi się pogodzić z żółtym kartonikiem. Były superligowiec. Przerwa techniczna, czas to w międzyczasie żółtą kartą popełniony jeden z zawodników drużyny gospodarzy. Piłka na MKS Grudziądz. Niecałe 4 minuty rywalizacji. 1-1 jak na razie. I wracamy do gry. Zajmuje już pozycję Paweł Maliński na obrocie. Spokojnie, długo budują ten atak pozycyjny goście. Zamienia się pozycjami Sadowski, Mokrzki. Ależ trudna pozycja, ale świetnie popracował ciałem Kamil Mokrzki. Również były superligowiec, pokonany Szałkucki za pasywnie. Wobec rozgrywającego teraz Habior ładnie, indywidualnie na skoczy, wcisnął się na trudnej sytuacji, jeszcze wykończył to wszystko skutecznie, ale Sadowski momentalnie po szybkim wznowieniu obsługuje Pawła Kruszewskiego i jest prowadzenie gości 3-2, niewielkie, ale cały czas prowadzenie. Ładny fragment po szybkim wznowieniu w ekipie gości. KPR Legionowy konstruuje atak pozycyjny, zamienia się pozycjami Habior z Fonfarą. Pojawia się na obrocie również Marcin Kostro i wyprowadzony Kasprzak. I co będzie dalej? Fonfara mocno na zwrocie. Wołowiec świetnie oddał tę piłkę. Szukali tam faulu ofensywnego. Miedziński z Mokrzkim dobrze domykał Mokrzki, ale poradził sobie z tym wszystkim Habior. Już są goście pod bramką Szałkuckiego. No i fantastyczna indywidualna akcja Artura Sadowskiego. Ponownie pokonany Szałkucki. Mimo że faulowany był 30-letni rozgrywający, to jeszcze po długim rogu posłał piłkę. I w 6 minucie 4-3 dla MKS-u Grudziądz. Habior sam, ależ łatwo teraz poradził sobie z tym centralnym sektorem obronnym, ale proszę zobaczyć na Sadowskiego, jaka dynamika, przerwany ten rajd rozgrywającego, za dużo kroków według sędziów dzisiejszego spotkania, ich Państwu nie przedstawiłam, Wojciech Kuliński i Maciej Rogala. Dbają dzisiaj o fair play tego meczu. Zamienił się Habior pozycjami z Fonfarą. Oczywiście gospodarze w ataku pozycyjnym wyprowadzony Kasprzak. Habior. Mocno tam pracuje Maliński w centralnym sektorze. Uratował tę zgubioną piłkę Tomasz Kasprzak, ale momentalnie wypychany przez Marcina Miedzińskiego. Pomagał tam jeszcze Paweł Maliński. Mają szansę legionowscy zawodnicy na prowadzenie, ale muszą dobrze rozwiązać ten atak pozycyjny. Wołowiec stracił piłkę i sędziowie odgwizdali błąd kozłowania. Wraca jeszcze Wołowiec, nie faulował. Ławła Kruszewskiego, skrzydłowy najszybszy w tym kontrataku i skrzydłowy autorem bramki numer 5, a więc ponownie na prowadzeniu MKS Grudziądz. Dawaj, dawaj, dawaj.
11 miejsce, jeśli chodzi o tabelę Ligi Centralnej, ale KPR Legionowo już przekonał się nieraz, że odległość w tabeli w Lidze Centralnej absolutnie nie ma żadnego znaczenia. W międzyczasie Mateusz Chabior zdobywa bramkę numer 5 i na tablicy wyników mamy remis. Mateusz Chabior po raz kolejny znalazł drogę do siatki 5-5. Nie spełna 8 minut na zegarze. Sadowski. 8 minut rywalizacji. Mokrzki i Miedziński, tak wygląda cały czas druga linia od pierwszych minut tego spotkania. Miedziński teraz miał dużo miejsca, ale znakomicie Tomasz Szałbucki. KPR już się rozpędza, jest fanfara na zewnątrz. Chciał przechytrzyć Mokrzkiego, ale ten się nie dał. Wywalczony faul ofensywny przez doświadczonego rozgrywającego z Grudziądza. Wychowanek płockiej Wisełki. Tak jak Państwu wspominałam, ma już za sobą super ligowe przetarcie. Teraz postraszył Sadowski, ale zatrzymał się w pewnym momencie i teraz na spokojnie budują atak pozycyjny gości. Sadowski. Miedziński. Miedziński, ładna dwójkowa akcja do obrotu, ale nie opanował tej piłki. Maliński, bo w dużym stopniu przeszkadzał mu w tym fakcie Mateusz Chabior, faulowany, obrotowy z Grudziądza i za chwilę będą jeszcze raz budować atak pozycyjny gości. Na razie ma małą przerwę, ale za moment ponownie wróci na trybuny i tak jak wspomniałem, to jest to okazja, aby sobie przybić piątkę, czy zrobić pamiątkowe zdjęcie z oficjalną maskotką. Mokrzki, Sadowski, blisko kroków, ale sędziowie nie odgwizdali, nie podjęli takiej decyzji i Miedziński zamienia to wszystko na bramkę numer 6. Z dystansu skutecznie patrzymy na Chabiora, zatrzymany przez Wodzińskiego, ale odbijał skutecznie Tomasz Kasprzak. 10 minuta, 6-6, już wznawiają goście. Sadowski do obrotu, ależ dokładne teraz podanie do Pawła Malińskiego. Nie zdołał obrotowy pokonać Szałkuckiego. Chabior na zwodzie do Wołowca. Świetnie, fanfara za plecami do Marcina Kostro i ten kończy ten atak pozycyjny. I w 10 minucie gospodarze wychodzą na plus 1. Mokrzki. Wbiega na obrót Adrian Skóra. I Mokrzki teraz tak trochę nonszalansko od niechcenia, ale zupełnie nieprzygotowany. Tomasz Szałkucki, między nogami wpada ta bramka i chyba następuje zmiana, jeśli chodzi o legionowską bramkę. Pojawia się Kacper Zacharski w 11 minucie tego spotkania. A gospodarze konstruują atak pozycyjny. Fofara. Fragment na dwóch obrotowych. Zajął tam pozycję Kostro, zatrzymywany przez Malińskiego. Chabior jest jednym z najskuteczniejszych zawodników KPR-u Legionowo. Czwarty, jeśli chodzi o klasyfikację, 26 bramek do tej pory. Dzisiaj już 3 na koncie rozgrywającego. Teraz Chabior do Kasprzaka, ale przygotowani zawodnicy Grudziądza na ten dwukowy wariant z obrotowym. Poradził sobie Miedziński, miał jeszcze pomoc Sadowskiego. Chabior, błąd kroków. Stracona piłka w ataku pozycyjnym. Sadowski fragment, przez chwilę był fragment na dwóch obrotowych, ale już Mokrzki wyszedł na pozycję rozgrywającego i spokojnie budowany atak pozycyjny. Patrz, teraz trzeba w adwersie twardo w obronie postarać się przejąć piłkę.
Mokrzki. Sadowski. Aktywny jest Sadowski od pierwszych minut tego spotkania, ale teraz popełnia błąd najskuteczniejszy zawodnik MKS-u Grudziądz. Habior do Wołowca. Na zewnątrz dobrze ustawili się goście i faul ofensywny rozgrywającego KPR-u Legionowi. Cały czas utrzymuje się remis 7-7. Zbiegł Adrian Skóra, ale tylko na chwilkę. Już skrzydłowy wraca na boisko. Również grzeje się, państwo tego nie widzą, Maksymilian Chyła. Czyżby szykowała się zmiana na obrocie albo wariant na dwa koła? Zobaczymy. Zatrzymywał teraz to podanie Marcin Kostro. Zamienił się pozycjami. Mokrzki, Sadowski. Nie ma w zasadzie znaczenia dla Mokrzkiego, na jakim rozegraniu się znajduje. Bardzo uniwersalny zawodnik. Teraz Miedziński, ładna dwójkowa akcja z Malińskim. I tu będzie kara dwuminutowa. Znakomicie powalczył Paweł Maliński z Mateuszem Habiorem. Ten walczył równie mocno. Ale niestety będzie musiał odpocząć 120 sekund. Mają jeszcze goście po tej akcji rzut karny i Artur Sadowski melduje nam się już na linii 7 metra. Zacharski pokonany przez zawodnika MKS-u Grudziądz. No to już, jeśli się nie mylę, 5. bramka Sadowskiego w dzisiejszym spotkaniu. A jeszcze nie minął nam kwadrans tego meczu. Pojawia się Michał Prądnicki na środku rozegrania i wyprowadza Śliwińskiego. Wołowiec do Fofary. Fofara zatrzymany przez Dawida Wodzińskiego, 19-latek z Gdańska. Całkiem solidnie prezentuje się w pierwszym kwadransie tego spotkania. Dobrze, przed momentem spisał się bramce. Bramkarz Mokrzki. Krzyżuje się z Miedzińskim. Sadowski. Ładne podanie do Pawła Kruszewskiego. I ten pokonuje Zacharskiego, który teraz zbiega do ławki, bo będą oczywiście gospodarze grać z pustą bramką cały czas. Jeszcze trwa wykluczenie Mateusza Habiora. Przez 40 sekund trzeba będzie sobie poradzić bez bramkarza. Prądnicki. Prądnicki mocno na zwodzie. Niedokładne to podanie do Fofary. Ale faulowany Michał Prądnicki, więc cały czas KPR Legionowo w posiadaniu piłki. Prądnicki, mocno na zwodzie, do Wołowca, na zewnątrz, jest pozycja dla Maksymiliana Śliwińskiego, ależ przymierzył teraz skrzydłowy KPR-u Legionowo. Zerwą przysłowiową pajęczynę, ale nie cieszyliśmy się długo z tej spektakularnej akcji młodziutkiego skrzydłowego, bo błyskawicznie odpowiedział MKS Grudziądz i powiększają prowadzenie do 2 bramek. 10-8, 16 minuta pierwszej połowy. Wraca Habior na środek rozegrania. Fofara zamienia się pozycjami z Habiorem. Fofara z dystansu skutecznie pokonany Wodziński. I jest oczywiście bramka kontaktowa, ale już jest Sadowski. Zatańczył sobie. Być może za dużo kroków, ale sędziowie przeczytali to inaczej. I pojawia się Maksymilian Chyła na obrocie. Odpoczywa Paweł Maliński, 21-letni obrotowy. Dobre warunki fizyczne, 195 cm. Zajął już pozycję między Krzysztofem Tylutkim a Fofarą. W międzyczasie zatrzymany rzut z dystansu Miedzińskiego. I czy odpowiemy z ataku szybkiego? Świetnie powalczył o tę piłkę Kasprzak, ale sędziowie zabierają ją gospodarzom.
prosta strata. I czy będzie odpowiedź Mokrzki poza światło bramki Zacharskiego? On nie może teraz przeżałować, Kamil Mokrzki, tej sytuacji. A my musimy osuszyć parkiet i za chwilę będziemy mogli kontynuować to spotkanie. Grzeje się również za ławką MKS-u Grudziądz Dawid Lemanowicz, młodziutki 20-letni rozgrywający z Płocka. Miedziński, Lemanowicz to są zawodnicy, których również można spotkać na piasku w tej odmianie piłki ręcznej. I na tym piasku radzą sobie równie dobrze jak w lidze centralnej. Habit. Do fanfary ponownie z dystansu Fifi, popularny Fifi, niestety zatrzymany przez Wodzińskiego. Nie był to tak precyzyjny rzut, nie miał problemu teraz z Wodzińskim. Marcin Kostro. I jest remis w 18 minucie tego spotkania. Miedziński. Miedziński do Mokrzkiego uspokaja. Teraz tempo gry doświadczony rozgrywający. Zbiega Maliński, bo on pojawia się w obronie, jeśli chodzi o MKS Grudziądz, a o rok młodszy kolega teraz ma zadania ofensywne i jest również młodziutki Lemanowicz na środku rozegrania. To ten zawodnik z numerem 7. Sadowski, Lemanowicz, Mokrzki zbiega, już Kruszwit, Kruszewski i zabierają sędziowie piłkę. Habior, do fanfary, ten do Kasprzaka, sporo miejsca miał tam obrotowy KPR-u i poradził sobie, jeszcze wykorzystał fakt, że nie zdążył się zmienić do obrony Maksymilian Chyła i obrotowy otrzymuje wykluczenie, dwuminutowe wykluczenie. A więc to jest bardzo dobry moment dla gospodarzy, żeby odskoczyć rywalowi na jakąś większą różnicę bramek. Usiadł Dawid Lemanowicz, wrócił Paweł Kruszewski na skrzydło. Teraz w takim ustawieniu, jak rozpoczęli to spotkanie zawodnicy z Grudziądza. Sadowski. Mokrzki. Miedziński do obrotu, przygotowany na ten wariant. Wołowiec świetnie tam pracował z Malińskim. Ale oczywiście cały czas w posiadaniu piłki goście. Szukał teraz sprytnego rzutu z podłoża Sadowski, ale zablokowany. Miedziński ponownie zablokowany i nie będzie tej dobitki. Naruszone pole bramkowe w posiadaniu piłki KPR Legionowo. Jeszcze minutę 5 sekund będą grać gospodarze z przewagą jednego zawodnika. Fara spokojnie teraz konstruują ten fragment w przewadze gospodarze. Habior do fanfary, świetne odwrócenie do skrzydła Filipa, ale zatrzymany Marcin Kostro przez Wodzińskiego, ale ważna to teraz interwencja z perspektywy MKS-u Grudziądz. No, nie mogą sobie wypracować tej większej przewagi gospodarza, o której wspominałam, zawodnicy z Legionowa cały czas w osłabieniu, goście jeszcze przez 20 sekund, ale jeśli teraz zdobędą bramkę, to wygrają ten fragment i to się dzieje. Mokrzki autorem bramki numer 11. Może spychany gdzieś się na zewnątrz, zdołał jeszcze wykończyć to wszystko po długim rogu. Jeszcze jest szansa, ale już coraz mniejsza. Świetnie, teraz Habior do Kasprzaka, skończyło się wykluczenie. Ale jeszcze gdzieś w ostatnich sekundach udało się uruchomić naszego obrotowego. Będzie rzut karny.
I ponownie Jakub Brzeziński na linii 7 metrów. Już jedną siódemkę dzisiaj wykorzystał skrzydłowy KPR-u Legionowy. Brzeziński, górne rejony bramki pokonany. Dawid Wodziński, to jest wicemistrz Polski juniorów, również reprezentant Polski juniorów, ale w tym pojedynku z równie młodym zawodnikiem skapitulował Dawid Wodziński. Goście w ataku pozycyjnym, wraca Lemanowicz na środek rozegrania. Po bokach ma Mokrzkiego i Sadowskiego, a więc dużo bardziej doświadczonych zawodników. Mokrzki teraz sprytnie do obrotu, no bo grali teraz 7-6 goście. Był i Chyła, i Maliński na obrocie i ten fragment się zakończył happy endem dla MKS-u Grudziądz. 12-12 do zakończenia pierwszej połowy. 8 minut 40 sekund i w tym momencie Filip Fonfara zdobywa bramkę numer 13. Ależ w dobrej dyspozycji w ostatnim czasie jest popularny Fifi. Jak już Państwu wspominałam, najlepszy, najskuteczniejszy zawodnik tego ostatniego ligowego starcia w ramach ósmej kolejki, który okrzyknięto hitem Ligi Centralnej z Ardent Ostrowią. Fonfara został wybrany MVP, a teraz pomyłka KPR-u Legionowo poza światło pustej bramki, bo goście cały czas ryzykują i cały czas kontynuują wariant 7-6. Mokrzki. Wymienili sobie teraz sporo podań z Lemanowiczem. Zablokowany Lemanowicz teraz przez duet Wołowiec-Fonfara. Zdążyli wprowadzić bramkarza, ale już rozpędzony KPR. Habior. Habior do Kasprzaka. Świetna dwójkowa akcja i Tomek Kasprzak autorem bramki numer 14. No może teraz na plus 2 wychodzą gospodarze. Może to jest ten dobry moment. No a jeśli jest dobry moment, to momentalnie przerywa go sztab szkoleniowy MKS-u Grudziądz, bo Sylwester Ziółkowski i Sebastian Rumniak w 23 minucie tego spotkania poprosili o pierwszy czas. A u nas tradycyjnie podczas tych 60 sekund wyróżniamy i mówimy o naszych partnerach, sponsorach, którzy nas na co dzień wspierają. A są nimi Urząd Miasta Legionowo, Powiat Legionowski, Prorech, Domino's Pizza, Plastpipe, RKM Nieruchomości i Finanse, Metal Trade, Selenka, Diety od Brokuła, Autobahn Serwis i od wczoraj, z czego bardzo się cieszymy, CKR Sport. Przypominam, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji ma 6 placówek w Warszawie i jej bliskich okolicach i świadczy od ponad 40 lat wysokiej jakości usługi z zakresu leczenia zachowawczego i operacyjnego. Nasi zawodnicy w ramach współpracy będą mogli odwiedzać kriokomorę, groty solne, jacuzzi, baseny, wszystko co jest do dyspozycji w CKR Sport. I oczywiście po raz kolejny to powtórzę, bez dobrej opieki medycznej w sporcie bardzo trudno o sukces. Wracamy do gry, patrzymy na atak pozycyjny MKS-u Grudziądz, wyprowadzony, obrotowy. Miedziński teraz jako drugi zajmuje pozycję przy linii 6 metrów. Sadowski po raz kolejny zablokowany przez Fonfarę i Wołowca. Całkiem nieźle funkcjonuje ten środek obrony. Teraz sprytnie, bardzo sprytnie Kamil Mokrzki do
Chyły i ten zapracował na siódemkę dla MKS-u Grudziądz, a na linii 7 metrów witamy ponownie Sadowskiego. Podobnie jak Brzeziński, już dzisiaj jedną siódemkę egzekwował, a teraz pięknym technicznym rzutem pokonuje Zacharskiego i to jest bramka kontaktowa, za chwilę może być remis. Błąd kroków Pawła Kruszewskiego, taka decyzja sędziów, no na szczęście KPR-u Legionowo, bo niezorientowany Mateusz Habior w tym momencie, on w zasadzie podał w ręce skrzydłowego, który pojawił się na parkiecie areny Legionowo, a teraz o swój czas poprosił duet Prątnicki-Smolarczyk. A ja Państwu przekażę kolejną bardzo miłą informację, bo KPR-ka już Państwo poznaliście, o naszym nowym partnerze również Państwo usłyszeliście. To teraz czas na wydarzenia przyszłościowe. 4 grudnia zagramy tutaj w arenie Legionowo z AZS-em, AWF-em Białą Podlaską swój ligowy mecz w ramach rozgrywek Ligi Centralnej, a po tym spotkaniu odbędzie się mikołajkowy festiwal piłki ręcznej z KPR-em Legionowo. Zapraszamy wszystkie dzieci do uczestnictwa w tym festiwalu piłki ręcznej. Chcemy promować tę dyscyplinę w Legionowie. Bardzo się cieszymy na tę imprezę i mam nadzieję, że frekwencja dopisze, jak najwięcej dzieciaków zostanie z nami na przyszłość. Teraz gospodarze już w ataku pozycyjnym. Wołowiec do Habiora, oszukana obrona grudziącka, ale niestety nie udało się oszukać Dawida Wodzińskiego. Ładna akcja zespołowa gospodarzy, ale jeszcze trzeba to wszystko zamieniać na bramki. Bo ten wynik cały czas jest ciasny, cały czas MKS Grudziądz, mimo że bez Sebastiana Rumniaka, no jest zespołem, który realnie może zabrać ligowe punkty KPR-owi, a ten scenariusz absolutnie nie może się ziścić. Przepraszam w tym wypadku za brak obiektywizmu, ale mamy duże ambicje superligowe i jak patrzymy w tabelę, to widzimy, że oddala nam się czołówka, a więc tego spotkania na własnym parkiecie absolutnie przegrać nie można. Habior teraz urwał się Lemaniowiczowi, ale zdążył młodziutki rozgrywający i Kuba Brzeziński zatrzymany po raz kolejny atak pozycyjny zatrzymany przez Dawida Wodzińskiego. Pokupił się teraz Sadowski, przechwycił piłkę Filipy Fofara i pokonuje Fofara w końcu 19-latka. I 15-14, 4 minuty do zakończenia pierwszej połowy, ależ ekscytująca i wyrównana jest ta pierwsza odsłona tego spotkania. Sadowski, ładna akcja w centralnym sektorze, był już w polu bramkowym Habior i oczywiście rzut karny dla MKS-u Grudziądz. Wraca Tomek Szałkucki do bramki KPR-u Legionowo. Sadowski po raz trzeci dzisiaj na linii 7 metrów. Sadowski czy Szałkucki? Sadowski. No, myślę, że to już jest 7. bramka tego zawodnika, jeśli Państwo śledzą ten mecz, to mogą liczyć razem ze mną, natomiast bez wątpienia nadal utrzyma się na pozycji najskuteczniejszego zawodnika MKS-u Grudziądz. Prosta strata teraz, Krystian Wołowiec nie naciskany przez nikogo, niedokładnie podaje do Habiora, za chwilę to goście mogą wyjść na prowadzenie.
rozpoczęła nam się o 28 minuta. Zbliża się koniec pierwszej połowy, a MKS Grudziądz cały czas ryzykuje. Witamy drugiego obrotowego, Maksymilian Chyła i Marcin Miedziński teraz na linii 6 metrów, ale co zrobił Kamil Mokrzki, ależ przepiękne trafienie teraz 30-latka. No nie miał szansy widzieć tej piłki Kacper Zacharski, za pasywnie ta obrona, teraz Wołowic ładnie w centralnym sektorze, równie ładnie jak Kamil Mokrzki wykańczał jeszcze te akcje rozgrywające KPR-u legionowo w trudnej pozycji, za plecami, ale doprowadza do remisu w 28 minucie i jeszcze wyrzuca, jeśli się nie mylę, Maksymiliana Chyłę. No nie, przepraszam, Pawła Malińskiego na karę 2 minut. Chyła pojawia się na obrocie. I Skóra pojawia się również na kole, już wraca na swoją pozycję. Sadowski do Mokrzkiego, niedokładne to podanie. Zgubili rytm w ataku pozycyjnym goście. Miedziński do Sadowskiego, ależ poradził sobie teraz. Świetnie Sadowski z Brzezińskim i z Fonfarą. Przez chwilę było bardzo groźnie. Dobrze, że pomagał tam Fonfara i ostatecznie jest rzut wolny dla MKS-u Grudziądz do zakończenia kary. Minuta i 20 sekund. Sygnalizacja gry pasywnej pojawiła się. I również poza światło bramki Mokrzki. A więc KPR legionowo w posiadaniu piłki. Będą konstruować w przewadze ten atak pozycyjny. Fonfar, Habior najpierw nieskutecznie, a potem już dobitka bardzo dobra i pokonany Wodziński. 17 do 16, minuta 10 sekund do zakończenia pierwszej połowy. Pustą bramką konstruują atak pozycyjny goście Sadowski, Mokrzki i Miedziński. Tak wygląda druga linia w końcówce tej pierwszej połowy. Na obrocie Maksymilian Chyła. Na skrzydłach bez zmian. Teraz wyżej wyskoczył Wołowiec do Sadowskiego. Zbiega już Paweł Kruszewski. Miedziński z podłoża zatrzymany przez Zacharskiego. Ważna interwencja z perspektywy gospodarzy. Potrzebna interwencja. I czy uda się odpowiedzieć? Brzeziński, ależ teraz pokazał próbkę indywidualnych umiejętności. Kuba Brzeziński. I na 20 sekund przed zakończeniem pierwszej połowy KPR legionowo prowadzi z MKS-em Grudziądz 18 do 16. Pojawia się Lemanowicz na środku, na końcówkę tej pierwszej połowy. I ponownie fragment na dwóch obrotowych. Lemanowicz. Będzie wykluczenie indywidualne dla Krzyśka Tylutkiego. Opuszcza boisko doświadczony rozgrywający. Mają wątpliwości sędziowie, że powinien otrzymać to wykluczenie. Były superligowiec, ale do zakończenia pierwszej części tego meczu już tylko 2 sekundy. Zablokowany Marcin Miedziński przez Wołowca i Fonfarę. Całkiem nieźle funkcjonował ten duet w centralnym sektorze. No, myślę, że co najmniej 4 razy udało się zablokować rzuty z drugiej linii rozgrywających MKS-u Grudziądz. Ale szanowni Państwo, ta pierwsza połowa absolutnie nie daje nam chwili wytchnienia, nie daje nam spokoju. Prowadzimy 18 do 16, ale drugą część rozpoczniemy.
Jak widzimy, naszemu kapelkowi wizyty w dyskotece nie są obce. Zatem kapelku, teraz kolejna propozycja dla ciebie. Zobaczymy, jak poradzić sobie z tą piosenką. Thank you.
KPR-em Legionowo MKS-em Grudziądz. To jest 9. kolejka Ligi Centralnej. 18-16 prowadzą gospodarze po 30 minutach, ale trzeba zagrać niezwykle skoncentrowaną drugą połowę, żeby móc cieszyć się ze zwycięstwa w tym spotkaniu. Kapitalne emocje w Lidze Centralnej, przepraszam, mieliśmy w Gorzowie Wielkopolskim. Seria rzutów karnych pomiędzy miejscową Stalą Gorzów a Autoinwestem Żukowo. W regulaminowym czasie gry remis po 28 i w ostatniej serii, piątej serii, Cezary Marciniak bohaterem tego spotkania, obroniony rzut karny i Stal Gorzów wygrywa ten mecz 5-4, jeśli chodzi o serię rzutów karnych. Dla nas jest to oczywiście bardzo, bardzo istotny wynik, bo Stalowcy mają identyczną liczbę punktów, jeśli chodzi o tabelę Ligi Centralnej. A więc gratulujemy oczywiście, tym bardziej muszę Państwu powiedzieć, musimy dzisiaj wygrać to spotkanie. MKS Grudziądz no nie może zabrać nam domowych punktów, jeśli myślimy poważnie o grze w PGNiG-ie Superlidze. Gospodarze zaczynają od ataku pozycyjnego. Witamy kapitana KPR-u Legionowo Frankiego Brinowca na lewym skrzydle i również rozpoczyna tę drugą połowę Michał Prątnicki w ataku pozycyjnym. Prątnicki teraz do Wołowca, miały problemy z opanowaniem piłki, popularny Rudy, ale faulowany. Jeszcze raz będą konstruować atak pozycyjny gospodarze. Prątnicki po tej pierwszej połowie najskuteczniejszy, jeśli chodzi o MKS Grudziądz, jest Kruszewski i Sadowski, obaj panowie po 5 bramek, a jeśli chodzi o KPR Legionowo, Mateusz Habior 5 trafił. Szukał teraz przechwytu Wołowiec, ale Skóra opanował piłkę. Patrzymy na MKS Grudziądz w ataku pozycyjnym. Mokrzki, Miedziński do Sadowskiego, brawo Franki Brinowiec, ale tam było sporo miejsca w centralnym sektorze. Dużo szczęścia miał teraz gospodarz tego meczu. Przypominam, KPR Legionowo tę drugą połowę rozpoczęło w osłabieniu Krzysztof Tylutki. W końcówce drugiej, przepraszam, pierwszej części tego spotkania otrzymał dwuminutowe wykluczenie, jeszcze 25 sekund. Będą grać z pustą bramką gospodarze, wyprowadzony Tomasz Kasprzak. Prątnicki z Miedzińskim, niedokładne to podanie do Wołowca. Ale piłka wraca jeszcze do KPR-u Legionowo. Patrzymy na atak pozycyjny. Prątnicki. Fonfara prosto w ustawionego Wodzińskiego. I pierwszy piłkę zebrał Paweł Kruszewski. Pojawia się Maciej Filipowicz w obronie. Mokrzki uspokaja rozpędzony MKS Grudziądz, ale ponowił atak Artur Sadowski i to ponowienie się opłaciło, 19-17. I jeszcze świetnie zatrzymuje Wołowca Sadowski. Pozycjami Fonfara z Prątnickim. Fonfara z dystansu, tym razem skutecznie pokonany Wodziński. Czwarta bramka, tak, Filipa Fonfary w tym spotkaniu. I to jest plus 3 w 34 minucie tego spotkania. Pojawia się ponownie Lemanowicz i pojawia się ponownie drugi obrotowy, Miedziński wspólnie z Chyłą.
Mokrzki wypychany przez Prądnickiego. Sadowski, dobre podanie do skrzydła, ale pogubił się. Paweł Kruszewski, strata MKS-u Grudziądz. I rozpędzony KPR już pod bramką Wodzińskiego. Niestety Franki Brinowec zatrzymany przez 19-letniego golkipera MKS-u Grudziądz. Nie będzie plus 4. Za chwilę może być plus 2, tylko plus 2, jeśli rozwiążą dobrze atak pozycyjny goście. Lemanowicz. Faulowany przez Macieja Filipowicza. Szukał tam podania do Marcina Miedzińskiego, rozgrywający MKS-u Grudziądz. Sadowski, dobry atak prostopadły. No, mogła się ta akcja podobać, był na czystej pozycji Kamil Mokrzki, ale zatrzymany przez Zacharskiego. Ważna interwencja Kacpra. No i może teraz, może w 35 minucie tego spotkania będzie plus 4. To już daje jakieś bezpieczeństwo gospodarzom. Przypominam, będący na czwartym miejscu gorzowianie, mający identyczną liczbę punktów jak KPR Legionowo. Dzisiaj wygrali swoje spotkanie z Autoinwestem. Żukowo jest plus 4. Krystian Wołowiec autorem 21 bramki dla KPR-u Legionowo. I ponownie z pustą bramką. Ponownie fragment na dwóch obrotowych, ponownie z przewagą w ataku pozycyjnym goście. Lemanowicz teraz bardzo dynamiczne wejście. Uderzony tam w twarz 20-latek, jeszcze się nie podnosi z parkietu areny Legionowo. Jaka będzie decyzja sędziów? No sięgają po kartonik. I to jest bezpośrednia czerwona kartka dla Maćka Filipowicza. Musi opuścić parkiet Dawid Lemanowicz. Być może pojawiła się tam krew u zawodnika MKS-u Grudziądz. Musi zostać udzielona pomoc medyczna. A my Maćkowi Filipowiczowi dziękujemy już za to spotkanie. Nie będzie niestety obrotowy KPR-u Legionowo kontynuował tego meczu. 21-17. Udaje się teraz Maciek na trybuny. To jest oczywiście strata, grzeje się Sławek Lewandowski już za ławką KPR-u Legionowo. A my patrzymy na MKS Grudziądz w ataku pozycyjnym. Mokrzki zatrzymał się, zmienił kierunek, ale zatrzymany przez Zacharskiego. Świetne podanie Śliwińskiego do Brinowca. Jest 22 bramka dla KPR-u. Ważna bramka, bo przecież gospodarze grają w osłabieniu. Oczywiście ta bramka mogła być możliwa dzięki fantastycznej interwencji Zacharskiego w bramce KPR-u Legionowo. I to jest plus 5, to już jest dobra sytuacja gospodarzy. Jeszcze raz Zacharski ze skuteczną interwencją, ale gdzieś tam pojawili się legionowscy zawodnicy w polu bramkowym, a więc cały czas w posiadaniu piłki goście. Miedziński prawie zanotował przechwyt Brinowec. Poza światło bramki ta próba MKS-u Grudziądz. Musimy oczywiście osuszyć parkiet i będziemy mogli kontynuować, ale to jest doskonały moment na prowadzenie plus 6. Trzeba wykorzystać ten wiatr w żagle, mimo że gospodarze grają w osłabieniu, teraz oczywiście z pustą bramką Zacharski.
jest na ławce rezerwowych, pojawia się Tomasz Kasprzak i w komplecie w ataku pozycyjnym. Prądnicki, Dobrinowca. Nie było tam pozycji dla Brinowca po ataku pozycyjnym. Wołowiec huknął, szukał precyzyjnego wykończenia, ale tylko spojenie. Miedziński teraz rozpędzony do Sadowskiego, ależ dynamiczny atak środkowego rozgrywającego. I już zmniejsza Sadowski to prowadzenie KPR-u Legionowo tylko do 4 bramek. Kończy się kara, to jest dobra wiadomość, a więc zostaje w bramce Zachalski i wraca na prawe skrzydło Maksymilian Śliwiński. Drugi najskuteczniejszy zawodnik w lidze centralnej KPR-u Legionowo. 41 bramek w 8 meczach. Prędnicki na zwodzie mocno do Wołowca. Jest szansa dla Śliwińskiego i zatrzymany. Zatrzymany Maksymilian Śliwiński przez Dawida Wodzińskiego. Cały czas bardzo solidny występ 19-letniego golkipera urodzonego w Gdańsku. Miał kilka ważnych interwencji w tym spotkaniu, takich stuprocentowych szans, które być może gospodarze powinni zamienić na bramki, ale tak się nie stało dzięki skutecznej interwencji Wodzińskiego. Wyprowadzony Kasprzak. I faulowany Prądnicki, a więc jeszcze raz w ataku pozycyjnym gospodarze. Prądnicki do Kasprzaka, nieudana ta próba i strata piłki. Sadowski się rozpędza do Mokrzkiego. Jest pozycja dla Pawła Kruszewskiego i tej pozycji nie marnuje. 19 bramka, wędruje na konto MKS-u Grudziądz. Cały czas na prowadzeniu, delikatnym KPR Legionowy. Chwila na kosmetykę parkietu. Przypominam Państwu miłe wiadomości. Przedstawiliśmy dzisiaj maskotkę, oficjalną maskotkę KPR Legionowo i pan Edmund Milewski, jeden z kibiców naszego klubu, wybrał nazwę. Ona się spodobała wszystkim kibicom, którzy brali udział w tym konkursie i witamy KPR-ka w Legionowie. I kolejna miła wiadomość to podpisanie współpracy, rozpoczęcie współpracy z CKR Sport. Będzie dobitka, nie ma dobitki Maksymiliana Śliwińskiego, ale będzie rzut karny wywalczony przez skrzydłowego. To jest kolejna dobra wiadomość do tych, o których Państwu wspomniałam przed chwilą, a zamknę to wszystko informacją, że 4 grudnia rozpocznie się Mikołajkowy Festiwal Piłki Ręcznej z KPR Legionowo, więc zapraszamy na ten mecz z AZS-em AWF-em Białą Podlaską. Brzeziński zatrzymany. I zatrzymany po raz drugi Jakub Brzeziński, ależ stracona szansa KPR-u Legionowo. Nie będzie. Bramki numer 23. Pojawia się Sławek Lewandowski z numerem 18 w obronie KPR-u Legionowo na pozycji drugiego obrońcy. Młodziutki obrotowy będzie bronił w tym spotkaniu. Cały czas w tym centralnym sektorze. Wołowiec z Filipem Fonfarą. Teraz Sadowski szukał podania do skóry, do skrzydła. Ładny, dobry pomysł, ale niedokładne wykonanie. Kończy się to wszystko stratą. A Prądnicki znakomicie obsługuje Brinowca i ten zdobywa bramkę numer 23. Ponownie KPR Legionowo z delikatnym komfortem, z delikatnym marginesem błędu. W 41 minucie tego spotkania gospodarze prowadzą 23-19, ale cały czas trzeba utrzymać koncentrację. MKS Grudziądz pokazał dzisiaj,
w tym spotkaniu, że jest zespołem bardzo niebezpiecznym. Lemanowicz do Mokrzkiego nie opanował tej piłki, również nie przechwycił jej Franki Brinowec. Próbował tam skrzydłowy swojej szansy, ale ostatecznie MKS Grudziądz w posiadaniu piłki i będzie jeszcze jedna szansa na skonstruowanie ataku pozycyjnego. Ponownie 7-6 z pustą bramką gości. Sadowski, Lemanowicz do obrotu, nie opanował tej piłki. Maksymilian Chyła, Fonfara rozpędza się. Wołowiec się pokazał, odwrócił do Fonfary, ale niedokładna ta piłka powrotna do Rudego i uspokajamy ten atak pozycyjny. Zostaje Sławek Lewandowski na obrocie. Przypominam, to jest wychowanek Akademii Sportu Powiatu Legionowskiego. ASPL funkcjonuje, trenuje tutaj w arenie Legionowo. Zapraszamy młodzież do dołączania do naszej Akademii. Teraz świetnie Mokrzki do Pawła Kruszewskiego i ten zdobywa 20 bramkę dla Grudziądza. I w 43 minucie plus 3 dla gospodarzy. Za chwilę może być plus 4. Trzeba tylko dobrze rozwiązać atak pozycyjny. Prądnicki cały czas na środku rozegrania. Wołowiec miał problemy z opanowaniem piłki. Sędziowie zabierają ją gospodarzom, ale też zabierają ją gościom, bo Paweł Kruszewski, podobnie jak Wołowiec, popełnił błąd kozłowania, podwójnego kozłowania. Chociaż zaskoczony jest teraz skrzydłowy MKS-u Grudziądz, nie może się pogodzić z decyzją sędziów, ale jak wiemy, historia pokazuje, że jeszcze nigdy sędziowie nie zmienili swojej decyzji. Wraca Habior na boisko, on teraz na prawym rozegraniu. Habior, piękna bramka z podłoża, bramka numer 6 najskuteczniejszego dzisiaj zawodnika KPR-u Legionowo i gubią się goście, niedokładnie Sadowski do Lemanowicza. Natomiast bardzo dokładnie Prądnicki do Maksymiliana Śliwińskiego i w 44 minucie o czas prosi sztab szkoleniowy MKS-u Grudziądz, bo na tablicy wyników prowadzą gospodarze 5 bramkami. I przypomnę, jeszcze tak wysoko w tym meczu KPR Legionowo nie prowadził, a więc 60 sekund dla szkoleniowców obu zespołów. A my jak mamy czas, to tradycyjnie wspominamy o naszych partnerach, o firmach, które chcą z nami współpracować, za co z całego serca dziękujemy. I są nimi Urząd Miasta Legionowo, Powiat Legionowski, Prorech, Domino's Pizza, Plastpipe, RKM Nieruchomości i Finanse, Metal Trade, Selenka, Diety od Brokuła, Autobahn Service i nowo pozyskany partner CKR Sport. Grudziądz zakończył już swój czas. Duet trenerski Smolarczyk Prądnicki jeszcze rozmawia ze swoimi zawodnikami. Po krótkiej przerwie wracamy na parkiet. 25-20. I zaczynamy, goście z piłką i w ataku pozycyjnym. Rezygnuje na ten moment sztab szkoleniowy z fragmentu 7-6. Miedziński, Sadowski i Mokrzki aktualnie, jeśli chodzi o drugą linię na boisku. Wyprowadza teraz Miedziński Malińskiego. Szeroko. Na zewnątrz atakuje Miedziński, ale zatrzymany teraz Sadowski przez Krzysztofa Tylutkiego. Dobra akcja w defensywie doświadczonego zawodnika KPR-u Legionowo. Ponownie przerwa techniczna.
i po tej akcji musimy osuszyć parkiet. Wysoko teraz i Tylutki, i Sławek Lewandowski. Mokrzki do Sandowskiego. Mokrzki, dobry fragment, bardzo dobry fragment w obronie KPR-u Legionowo. Ale cały czas w posiadaniu piłki goście. Jest sygnalizacja gry pasywnej. Miedziński. Miedziński, ależ teraz bomba Marcina Miedzińskiego z dystansu poza linią 9 metrów. Był rozgrywający MKS-u Grudziądz. Bardzo precyzyjnie posłał piłkę w kierunku bramki Kacpra Zacharskiego. I to jest bramka numer 21. Gospodarze konstruują właśnie swój atak pozycyjny. Prądnicki zamienia się pozycjami z Chabiorem. Włącza się Śliwiński i Lewandowski. Chabior. Prądnicki. No i świetnie, teraz Mokrzki zatrzymuje ten atak pozycyjny KPR-u Legionowo. Dobre wyjście z pozycji drugiego obrońcy, byłego superligowca. Fofara, Fofara z dystansu, no znakomito, a dzisiaj dyspozycję Filipa Fofara, oczywiście jakieś tam błędy się przytrafiły, ale to jest bardzo dobry, kolejny bardzo dobry mecz Fifiego w ostatnich tygodniach. 26-21 rozpoczął nam się minutę temu, ostatni kwadrans tego spotkania, Sadowski. Sadowski do Malińskiego, oj, będzie chyba wykluczony za tę walkę wręcz Filip Fofara, nie mają wątpliwości, sędziowie nie dyskutuje, też Fifi i opuszcza parkiet naszej hali, a ze mną jest Kaperek, Państwo oczywiście go nie widzą, Kaperek dzisiaj no, kręci się gdzieś po naszej arenie i częstuje słodkościami, które przygotowaliśmy dla kibiców. Zapraszamy do areny Legionowo. Dużo lepiej ogląda się piłkę ręczną, szanowni Państwo, na żywo, aniżeli w domu. Miejsc jest sporo wolnych, także śmiało można przychodzić. Zgubiona piłka przez MKS Grudziądz w międzyczasie. Końcówka tego spotkania zaczyna się bardzo dobrze układać dla gospodarzy, a skoro ja już Państwu wspominałam o KPR-ku, który przed chwilą mnie odwiedził, to dodam tylko, że w trakcie naszego konkursu ogłoszonego na naszym fanpage'u również swoją propozycję zgłosił Michał Ignasiak, nasz były zawodnik, i jego propozycja to był Ignatorek i niestety ta propozycja no, nie spotkała się z dużą akceptacją naszych kibiców, ale muszę przyznać, że mi osobiście Ignatorek bardzo się spodobał. Pozdrawiamy Igłę, życzymy bardzo dużo zdrowia i dziękujemy, że mimo, że już jest naszym zawodnikiem, to bardzo czynnie uczestniczy w historii naszego klubu. Prądnicki faulowany przez Lemanowicza. Jeszcze 34 sekundy osłabienia. A więc oczywiście z pustą bramką konstruują ten atak pozycyjny gospodarze. Chabior. Wołowiec. Prądnicki zamarkował rzut z podłoża, faulowany Prądnicki. I zaraz z pewnością będzie sygnalizacja gry pasywnej, faulowany Wołowiec, ale sędziowie cały czas utrzymują sygnalizację gry pasywnej, a więc już jest Kacper Zacharski na parkiecie i w osłabieniu będziemy szukać tej ostatniej szansy w ataku pozycyjnym. 8 sekund do zakończenia kary.
Prądnicki, Brinowiec pięknym, technicznym rzutem pokonuje Dawida Wodzińskiego, 27-21. Dobra, druga połowa w wykonaniu gospodarzy, teraz śpieszy się Artur Sadowski, podbiegł do Kacpra Zacharskiego, bo goście no, też chcą to spotkanie wygrać, trudno się im dziwić. Wraca Lemanowicz na boisko, a więc Sadowski ma po bokach Miedzińskiego i Lemanowicza. Również Adam Kruszewski jest na lewym skrzydle z numerem 3, a jego brat Paweł po przeciwnej stronie. Chyła wznawia grę. Zamienia się pozycjami Sadowski z Miedzińskim, znakomicie Sławek Lewandowski. Dopadł teraz jednego z najlepszych zawodników w dzisiejszym spotkaniu. I sygnalizacja gry pasywnej dla MKS-u Grudziądz, zatrzymany Miedziński przez Zacharskiego. Solidny mecz młodego bramkarza. I oby tak do 60 minut. Wyłączony teraz Michał Prądnicki przez Dawida Lemanowicza. Ale obniża tam pozycję Lemanowicza, więc będzie aktywny. Nie będzie to taki przysłowiowy plaster. Będzie się poruszał 20-latek, tak żeby zaburzać rytm ataku pozycyjnego. No i teraz strata, jest Kruszewski. Pierwszy w kontrataku i Kruszewski pokonuje Zacharskiego. 22 bramka wędruje na konto MKS-u Grudziądz do zakończenia tego spotkania. Niespełna 10 minut. Przypominam Państwu, to jest 9. kolejka Ligi Centralnej. Ten mecz został objęty patronatem Związku Piłki Ręcznej w Polsce i to spotkanie również można oglądać na oficjalnym kanale. Goście już gotowi do kontynuowania tego spotkania. Wracają też gospodarze. A tymczasem pora się wracać na bankiety. 27-22. Prowadzenie KPL Legionowo. Brinowiec, Prądnicki, Fonfara, Chabior, Śliwiński, Kasprzak i Lewandowski, a więc grają teraz tak samo jak MKS Grudziądz, 7 na 6, przepraszam, dociera piłka do Brinowca i ten jest autorem 28 bramki, zdążył wrócić Zacharski na boisko i uspokaja Sadowski. Atak pozycyjny, jest Mokrzki na lewej stronie, na prawej, cały czas młodziutki Lemanowicz. Sadowski znakomicie, po raz drugi Sławek Lewandowski walczy tutaj z doświadczonym środkowym rozgrywającym. Mokrzki podaje w ręce Brinowca, ale faulowany. I wznawiamy grę z linii 9 metrów, chyła na obrocie. Mówiłam Państwu, dobre warunki fizyczno-obrotowego. Tym razem nie udało się zatrzymać Sadowskiego Lewandowskiemu, ale robi to Kacper Zacharski. Nie ma bramki numer 23 dla MKS-u Grudziądz.
ale ładnie, indywidualnie poradził sobie ze Sławkiem Lewandowskim, Sadowski. Przypominam Państwu, on jest dzisiaj najskuteczniejszym zawodnikiem MKS-u Grudziądz i również generalnie w Lidze Centralnej jest najskuteczniejszym Grudziądzaninem, jeśli mogę tak odmienić, 47 bramek przed tym spotkaniem, a w międzyczasie Kruszewski Adam zdobywa bramkę numer 23, nie wykorzystał swojej szansy. Sławek Lewandowski miał dobrą pozycję, dobrze obsłużony przez kolegów, ale zatrzymany przez grającego z numerem 12 Tomasza Princa, który się pojawił na końcówkę tego spotkania. Tym razem Lewandowski już bez problemów zdobywa swoją pierwszą bramkę w dzisiejszym spotkaniu, a Lemanowicz szukał chyłę, ale kończy się to wszystko stratą. Czy będzie druga bramka Lewandowskiego? Tak jest. W krótkim czasie błyskawicznie poprawił sobie Sławek Lewandowski indywidualne statystyki. I to jest już plus 7 na tablicy wyników, a więc wszystko wskazuje na to, że KPR Legionowo tego meczu nie przegra. Lemanowicz teraz ładnie, indywidualnie z wodem, z przełożeniem oszukał Prądnickiego. 30 do 24 szukał swojej odpowiedzi Michał Prądnicki, ale zatrzymywany przez Pritza. Cały czas jednak gospodarze w posiadaniu piłki i już na spokojnie budują atak pozycyjny. Zostaje lekko wyżej Lemanowicz. Zamienił się pozycjami Prądnicki z Fonfarą. O, świetnie tam teraz popracował Maksymilian Chyła. Jeszcze raz Brinowiec, jeszcze raz skutecznie nasz kapitan. Fantastyczna dyspozycja Frankiego w dzisiejszym spotkaniu. Tylko jedna pomyłka, jeśli się nie mylę. Wszystko inne zostało zamienione na bramki przez Frankiego. Od wielu, wielu lat związany z klubem z Legionowa. Ma na swoim koncie również występy w młodzieżowej reprezentacji. A w międzyczasie 25. trafienie, którego autorem jest Mokrzki. Ale do zakończenia tego spotkania 5 minut i 5 sekund, a na prowadzeniu plus 6 KPR Legionowi. Chabior, przepiękna wrzutka do Maksymiliana Śliwińskiego. Jeszcze tam czaił się Michał Prądnicki na podwójną wrzutkę, ale Max Śliwiński postanowił to wszystko sam skończyć. No rzeczywiście nie za wiele miał dzisiaj szansy. Nie za dużo tych piłek dotarło do prawego skrzydła, a więc nie kalkulował, nie chciał się dzielić piłką Max Śliwiński. Co najważniejsze dla KPR-u to, że ta akcja kończy się bramką i to jest 32. trafienie. I tak jak mówiłam wcześniej, nie przegrają gospodarze tego meczu. 4 minuty do zakończenia spotkania. Plus 7 na koncie gospodarzy. Sadowski. Jeszcze raz świetnie Lewandowski w starciu z 30-letnim, jeśli się nie mylę, tak jest, rozgrywającym z Grudziądza. I poza światło bramki MKS Grudziądz, Chabior sam do końca zatrzymany przez Tomasza Pritza. Czy jeszcze Lemanowicz dojdzie do tej piłki? Tak jest, ale niepokonany Zacharski. Świetnie, brawo, brawo Kacper. Dobre spotkanie w wykonaniu bramkarza. Jeszcze walczy do końca Sławek Lewandowski, wyrzuci
wyrzucie Artura Sadowskiego. Mam wrażenie, że w ostatnich minutach obserwowaliśmy taki no, swoisty pojedynek Sławka Lewandowskiego, młodziutkiego, niespełna 20-letniego piłkarza ręcznego z dużo bardziej doświadczonym Sadowskim. Oglądamy Filipa Fofarę, który pokonuje Tomasza Brinca, który wyprowadza KPR legionowo na 8-bramkowe prowadzenie. Jeszcze końcówkę tego meczu będą goście grać w osłabieniu. Teraz z pustą bramką konstruowany ten atak pozycyjny. Wraca Kamil Mączki na środek rozegrania po bokach Malemanowicza i Miedzińskiego. Oczywiście z pustą bramką. MKS Grudziądz. Miedziński. Wysoko wyszedł do niego Krzysztof Tylutki. Jeszcze raz Miedziński, tym razem skutecznie Marcin Miedziński. Bliski dobrej interwencji był Kacper Zacharski, ale ostatecznie 26 bramka dla gości staje się faktem. Goście jeszcze przez minutę w osłabieniu. A my musieliśmy na chwilę przerwać to spotkanie, ale już jesteśmy gotowi, żeby kontynuować ten mecz. 2 minuty 20 sekund do zakończenia 9 kolejki, może nie 9 kolejki, ale spotkania w ramach 9 kolejki Ligi Centralnej. Niedokładnie Prątnicki do Brinowca. Rozpędzają się goście, szukał takiego sprytnego podania Mokrzki, ale kończy się to przechwytem. Prątnicki do Śliwińskiego i to będzie chyba kara dwuminutowa dla Miedzińskiego. Tak jest, zatrzymywana piłka nogą przez doświadczonego zawodnika MKS-u Grudziądz. I sędziowie ocenili to zachowanie jako zamierzone. Nie pojawi się już Marcin Miedziński na boisku w dzisiejszym spotkaniu. Już do końca goście będą grać się w osłabieniu. W międzyczasie Filip Fofara zdobywa bramkę numer 34. A więc wygrywamy ten mecz. Mogę już Państwu to ogłosić. A jaką różnicą bramek, musimy poczekać na to jeszcze niespełna półtorej minut. Lemanowicz. Mokrzki zatrzymany przez Zacharskiego. Będzie jeszcze szukał szansy Paweł Kruszewski po dobitce i Kruszewski zamienia. To wszystko na bramkę numer 27. Rozpoczęła nam się ostatnia minuta tego spotkania. Już wiemy, że w tabeli Ligi Centralnej zostaniemy na miejscu numer 3. Nie przegoni nas Stal Gorzów, bo oni dzisiaj zdobyli 2 punkty w swoim meczu z Autoinwestem Żukowo, a więc nie powiem, że umocnimy się, bo będziemy nadal bardzo blisko Stali Gorzów, ale nie powiększy się ten dystans do czołówki Ligi Centralnej, a w tej czołówce oczywiście Arget Ostrowia i AZS AWF Biała Podlaska. Ten mecz z klubem akademickim odbędzie się tutaj w arenie Legionowo 4 grudnia i przypomnę Państwu, po tym spotkaniu odbędzie się Mikołajkowy Festiwal Piłki Ręcznej z KPR Legionowo. Zapraszamy dzieci, młodzież najpierw na ten mecz, a potem zapraszamy do uczestnictwa w tym Mikołajkowym Festiwalu. Maksymilian Chyła jeszcze na koniec rzutu bezpośredniego, ale zatrzymany obrotowy przez legionowski blok i kończy nam się to spotkanie wynikiem 34 do 27. Komplet punktów wędruje na konto gospodarzy tego spotkania, więc ten ważny mecz, to zwycięstwo stało się dzisiaj faktem i z tego trzeba się bardzo cieszyć, a więc
bilans meczów domowych zaczyna wyglądać trochę lepiej. 4 rozegrane, 2-2, jeśli chodzi o zwycięstwa i porażki MKS Grudziądz dzisiaj osłabiony bez Sebastiana Rumiaka i bez Matusza Orłowskiego. KPR Legionowo cały czas bez Kamila Cioka, Adriana Brzozowskiego, ale mam nadzieję, że ci zawodnicy już za chwilę wrócą do składu i będą czynnie mogli pomagać swoim kolegom. Teraz jeszcze podziękowanie naszym fantastycznym kibicom, którzy również pojawili się w hali w Legionowie. Bardzo im dziękujemy za to wsparcie, bardzo im dziękujemy, że niezależnie od tego, czy wygrywamy, czy przegrywamy, są z nami. A jeszcze na koniec mam nadzieję, że Państwo zobaczą KPR-ka, który dzisiaj miał swoją inaugurację, który dzisiaj do nas dołączył i mam nadzieję, że na długi, długi czas będzie z nami KPR-ek. Ja już Państwu dziękuję za uwagę, życzę miłego, przyjemnego, sobotniego wieczoru i zapraszam na kolejne spotkania tutaj w arenie Legionowo. Z grupą Wągrowiec zagra MKS Grudziądz w domu. My 27 listopada wyjedziemy do Sosnowca, żeby tam zagrać z Zagłębiem swój ligowy mecz w ramach 10 kolejki, a w domu ponownie widzimy się 4 grudnia. Do usłyszenia.